Kolejnym naszym uczestnikiem webinarium będzie pan Igor Brzezicki. Pan Igor jest młodym rolnikiem, sami to zresztą zobaczycie, natomiast jego doświadczenie jest już naprawdę duże. Pracuje w bardzo ciężkich odnośnie gleb warunkach i również pracuje fokusem na powierzchni kilkuset hektarów, wysiewając różne gatunki roślin w bardzo różnych warunkach i pogodowych, i glebowych. Zapraszamy do obejrzenia tego, co przygotował nam właśnie pan Igor Brzezicki. Dzień dobry. Nazywam się Igor Brzezicki i pochodzę z miejscowości Lubiechowa na Dolnym Śląsku. Razem z rodzicami i młodszym bratem prowadzimy gospodarstwo rolne na powierzchni około 240 hektarów użytków własnych. Ponadto świadczymy usługi głównie właśnie z zakresu siewu metodą strip-till, ale także zbiór, transport i inne prace agrotechniczne. Nasze gospodarstwo znajduje się w południowo-zachodniej Polsce, w rejonie Gór Kaczawskich. Jest to tak zwane przedgórze sudeckie, bardzo blisko Karkonoszy, co sprawia, że teren jest u nas bardzo górzysty i mocno zróżnicowany. Mamy bardzo dużo pól z dużymi górami, dużo podjazdów, dużo zjazdów, dużo również skosów tak zwanych. Także naprawdę siewnik jest poddawany bardzo ciężkim próbom. Gleby u nas są bardzo ciężkie. Są to ciężkie gliny od drugiej do szóstej klasy, z tym, że szósta klasa to nie kojarzy się u nas z piaskiem, bo raczej u nas piaski nie występują, tylko z 20-centymetrową warstwą ziemi, a pod spodem właśnie skała łupkowa. Bardzo dużo kamieni na tych polach również się znajduje. Co do struktury upraw i osiąganych plonów w naszym gospodarstwie, to głównie siejemy rzepak o zimy, pszenicę o zimą, jęczmień, jary z przeznaczeniem na browar oraz rośliny strączkowe, soję, groch, trochę bobiku i wiadomo, również siejemy poplony między danymi roślinami, głównie są to poplony zimowe. Tutaj chciałbym pokazać Państwu, jak wyglądały osiągane plony w 2020 i w 2019 roku. Są to zupełnie odmienne lata, jeśli chodzi o pogodę. 2020 rok był dosyć wilgotnym rokiem. Nie mieliśmy wiosennej suszy. Zaś 2019 rok od samego początku był suchym rokiem, bardzo mało opadów. Widać tutaj różnice w plonie, ale mimo to w tamtym roku, 2020, 4,5 tony z hektara średnia z rzepaku wyszła. Bardzo byliśmy z tego zadowoleni. 9 ton pszenicy, to już jest górna granica, myślę, u nas. 10 ton, zdarzają się kawałki pól, gdzie uzyskuje się 10 ton z hektara, ale średnia i tak wychodzi 9, 9,5 to jest maksimum. Jęczmień, jary w 2020 roku 7,5 tony, no naprawdę mega zaskoczeni byliśmy, bardzo zadowoleni z tego plonu. Dawno takiego plonu nie było. Wydaje mi się, że jest to rekordowy plon, jeśli chodzi o średnią z całej powierzchni jęczmienia jarego. A 2019 rok to całkiem inny rok, susza. Nie mieliśmy opadów ani przez zimę, ani wiosną, gdzie najbardziej są one potrzebne, a mimo to udało się zebrać 3,8 tony z hektara rzepaku, 8 ton pszenicy i 6,5 tony jęczmienia. Myślę, że w tak suchym roku to i tak był super wynik i uważam, że jest to też zasługa Horsza Focusa, który jest siewnikiem bardzo oszczędzającym wodę w glebie. Jeden przejazd, nie przesuszamy nadmiernie tej ziemi, są dobre wschody i mamy większy magazyn wody dzięki temu właśnie siewnikowi. Co do ziem jeszcze w naszym gospodarstwie, to tak jak mówiłem, bardzo górzysty teren, ale również bardzo dużo kamieni, które prawdopodobnie lodowiec zostawił w naszym
rejonie i kamieni mamy pole, na których kamieni wielkości pięści, trochę większych jest multum, są niby zbierane systematycznie, a mimo to co roku się pojawiają. Po kamienie wagi kilkuset kilogramów, zdarzało się również wyciągać fokusem kilkutonowe kamienie i mimo spotkań z tymi kamieniami Horsz Focus nie uległ żadnemu zniszczeniu na szczęście. To pokazuje, jak dobrze wykonany i trwały jest ten siewnik. Mimo właśnie, kurczę, tych przeciwności losu, bardzo fajnie jest wykonany, nic nie zostaje uszkodzone w czasie spotkania z takim kamieniem. Także myślę, że naprawdę, jeżeli ktoś ma kamienie na polu i boi się, że siewnik może tego nie wytrzymać, to z całą pewnością mogę powiedzieć, że Horsz Focus wytrzymuje spotkanie z takimi kamieniami. Teraz chciałbym się skupić na porównaniu Horsza Focusa do innych metod upraw w naszym regionie. Jesteśmy jednym z niewielu gospodarstw w okolicy, które stosuje strip till. Przeważnie rolnicy albo jeszcze orają podsiew, albo gruberują. I tutaj chciałbym Państwu pokazać taki najbardziej widoczny w tym roku aspekt różniący uprawę tutaj po pługu, a po prawej stronie po horszu, w okusie, w strip tillu. Warto też dodać, że pole te są oddzielone miedzą, czyli pole są to sąsiednie. I co jeszcze warto dodać, siew został wykonany tego samego dnia, z tym, że pole po lewej stronie zostało zaorane na mokro, mokra ziemia została zaorana, następnie uprawione i dopiero zasiane. W naszym przypadku był to jeden wjazd z siewnikiem Horsz Focus w ściernisko po jęczmieniu jarym. Bo zwykle tak przypada, że rzepak siejemy po jęczmieniu jarym. Nic wcześniej nie było robione po kombajnie. Co ważne, jeśli chodzi jeszcze o fokusa, to ważne jest dobrze zagospodarować resztki pożniwne. Dobrze pociąć, równomiernie rozrzucić po polu, żeby nie było zastoisk tej słomy. Żeby była ona jak najdrobniejsza, żeby dobrze się rozkładała. Żeby siewnik dobrze pracował i żeby w czasie siewu było czyste łoże siewne dla wschodzących roślin, dla nasion. Co do porównania tutaj tego, które widzicie Państwo, to warto też dodać, dlaczego te pole tak po lewej stronie tak wygląda. Gleby u nas są ciężkie i nie należy ich nadmiernie zagęszczać, jeździć po nich bardzo dużo razy, wykonując różne uprawy agrotechniczne. Zauważyliśmy u nas, że trzeba raz przejechać, maksymalnie dwa razy jakąś maszyną, mieć zasiane, żeby ta gleba nie była zagęszczona, zajeżdżona. No tutaj ktoś ewidentnie zaorał na mokro, zajeździł i zasiał to w mokrą ziemię. I ponadto warto też dodać, że no, w tej samej nocy po siewie spadło 45 mm deszczu na metr kwadratowy, przeszła ulewa i pole po tradycyjnym systemie uprawy zaklepało się, zrobił się beton, następnie przyszło kilka dni pogody, wiatru, zrobiła się skorupa, rzepak nie mógł wyjść, męczył się przez długi czas, siew tu był wykonywany 23 sierpnia w obu przypadkach, a po tradycyjnej uprawie wschody były dopiero gdzieś w granicach 15-16 września, tak jak obserwowaliśmy to pole. U nas zaś po fokusie wschody były, na trzeci dzień już było widać, pojawiały się roślinki na wierzchu. Po tygodniu wschody były już w zupełności, było znać rządki. Wiadomo, rzepak zasiany co 30 cm. Aby była ta przerwa właśnie, to rzepak lubi szeroki siew, on wtedy się rozgałęzia, od dołu robi bardzo ładny pokrój rośliny, rozrasta się, od dołu są strąki, nie ma ciasno i też staramy się go siać rzadko, przeważnie około 40 roślin na metr kwadratowy, tak żeby po zimie zostało, żeby ponad 30 roślin po zimie zostało i jest to w zupełności wystarczające w naszym
rejonie i tak z naszych doświadczeń wynika, że te 35 roślin to jest tak idealnie dla rzepaku. Tutaj właśnie chciałem pokazać Państwu wschody posiewniku Horse Focus. Pierwsze zdjęcie od lewej to jęczmień ozimy zasiany bezpośrednio w ściernisko. To jest akurat u klienta, u którego świadczyliśmy usługę. Było to pierwszy raz w ogóle siałem jęczmień, w ogóle złoże siałem pierwszy raz w ściernisko. Zwykle przed sianiem zboża staramy się przejechać talerzówką raz bądź dwa razy. To też nie jest tak, że mamy utarte schematy, że talerzówka, siew i dziękuję, tylko właśnie każdy rok jest inny i trzeba się umieć dopasować. Tutaj klient zażyczył sobie, że chce spróbować w ściernisko, na jego odpowiedzialność. Zasialiśmy jęczmień w ściernisko, po przed plonem była pszenica, ozima. Jak widać, schody były naprawdę bardzo ładne, równe. Horsz poradził sobie ze słomą, ładnie to odgarnął. Redlica bardzo ładnie wyczyściła to łoże siewne, koła dogniotły i redlica siewna z dużym dociskiem bardzo ładnie nasionko ułożyła równomiernie, także mieliśmy piękne schody, klient bardzo zadowolony. Kolejne zdjęcie to rzepak ozimy, siany bezpośrednio w ściernisko. To jest właśnie ten sam rzepak, tylko z innej perspektywy niż slajd wcześniej. Tutaj widać, wschody były od razu momentalne, bardzo równe. Ładnie znać te tak zwane rządki. Słoma sobie leży i bardzo dobrze, że leży, bo ona spełnia bardzo ważne zadania, o czym później Państwu powiem. Trzecie zdjęcie to jest jesienna likwidacja poplonu pod siew jarych roślin wiosną. Czemu likwidujemy poplon? Ano dlatego, że jeżeli zostawimy poplon, to on bardzo ładnie trzyma wilgoć, to trzeba przyznać, to jest niewątpliwa zaleta, ale bardzo też opóźnia nam wjazd w pole wiosną, wczesną wiosną, ponieważ dłużej to pole przesycha, dłużej trzyma wilgoć, więc stwierdziliśmy, że lepiej zrobić to pole, przygotować jesienią. I następnie ono szybciej się ogrzewa i troszeczkę szybciej przesusza wiosną. Możemy szybciej wjechać z siewem, co w naszym górzystym terenie jest bardzo ważne, ponieważ każdy tydzień wcześniej to jest zwyżka później w plonie i to też już mamy wypraktykowane, także staramy się jak najszybciej wjechać z tym siewem roślin jarych wiosną. Tutaj widzimy właśnie na filmiku siew jęczmienia jarego na glinie, ciężkiej glinie. Co do siewu jęczmienia jarego, to jeszcze warto dodać, że do zęba dokręcamy z boku skrzydełka od Horsza Tigera po to, żeby podciąć na całej szerokości pole, żeby zwalczyć troszeczkę samosiewów jakichś roślin, chwastów trochę. To jest jedno zadanie, a drugie zadanie to jest spluchnienie szerszego pasa dla jęczmienia. Jęczmień jest rośliną, która robi bardziej płaski system korzeniowy w przeciwieństwie do rzepaku. I co jeszcze warto też dodać, to jeżeli chodzi o głębokość pracy fokusa wiosną, to nie puszczamy go bardzo głęboko w ziemię. Jest to maksymalnie 18 cm. Przedział to jest 15-18 cm. Głębiej uważamy, że nie ma sensu, bo jęczmień jest taką rośliną, która nie puszcza jakoś głęboko tego systemu korzeniowego. Ona ma krótki czas wegetacji, także nie musi się gdzieś tam zagłębiać po tą wodę, tak jak rzepak czy pszenica. Wiadomo, pszenicę siejemy na głębokość 20-22 cm, a rzepak, wiadomo, staramy się jak najgłębiej, od 25 do 30 cm, żeby było spulchniony ten pas, podany właśnie nawóz, zlokalizowany, żeby był ten nawóz. To też pokazuje, że dzięki temu, że ten nawóz jest zlokalizowany, to oszczędzamy właśnie ten nawóz, bo nie sypiemy go po wierzchu, tylko roślina ma go podany idealnie
idealnie pod rostem, albo też obok, ale bardzo blisko, i wtedy nie musimy dawać, tak jak rozsiewaczy, 200-250 kg, tylko wystarczy 100 kg nawozu, bo ona i tak do niego dotrze, nie będzie musiała szukać, co w suchych latach ma bardzo, ale to bardzo duże znaczenie, jeżeli ten korzeń właśnie rzepaku czy pszenicy pójdzie trochę głębiej, znajdzie ten fosfor, bo jak wiadomo, głębiej, to więcej wilgoci i tych składników pokarmowych, no i ten właśnie zlokalizowany fosfor. Tutaj chciałem też Państwu pokazać, na pierwszym zdjęciu widzimy siew rzepaku w ściernisko. To akurat bardzo sucho było, to bodajże 2019 rok był. Bardzo sucho, dlatego zdecydowaliśmy się na siew bezpośrednio za kombajnem w ściernisko. I uważamy, że siew rzepaku w ściernisko ma plusy. Raz, że nie musimy wcześniej żadnej maszyny wykorzystywać do uprawy, to co oszczędza nam czas, paliwo i pieniądze, i to wiele osób to podkreśla, nawet u których świadczymy usługi, że jeden przejazd z siewnikiem i mamy spulchnione, zagęszczony, podany nawóz, zasianą roślinę i nic więcej nie trzeba. Drugie zdjęcie pokazuje właśnie, jak wygląda pole, na którym siejemy rzepak, stanowisko po jęczmieniu jarym, bo tak zawsze u nas przypada, bo tak jak mówiłem, po jęczmieniu, i widać te charakterystyczne rowki, o których w okolicy jest, że tak powiem, głośno, bo jeżeli każdy mówi, a widziałem na waszym polu rowki, to widziałem, że wysialiście i ten rzepak w tych rowkach rośnie. Te rowki mają za zadanie właśnie zimą na przykład bardzo fajnie zatrzymują śnieg. Roślina rośnie w dołku, jest osłonięta od warunków atmosferycznych. Ponadto u nas bardzo często występują wiatry. Jeżeli spadnie śnieg, to naturalnie jest, że ten śnieg wpada do dołku i on w tym dołku, czy też w tym rowku zostaje, i roślina jest osłonięta. Nawet jeżeli nie ma tego śniegu, a są wiatry, to ona i tak jest osłonięta, bo nie jest narażona bezpośrednio na wiatr, co bardzo dobrze wpływa na przezimowanie tego rzepaku. Też ciężko było ludzi z początku przyzwyczaić do wyglądu tego pola. Sami po pierwszym kontakcie z fokusem, kiedy dealer nam zasiał, trochę kręciliśmy głową, bo byliśmy przyzwyczajeni do innego wyglądu pola zasianego przykładowo rzepakiem. Tutaj to właśnie te rowki, nierówno ta słoma wystająca, tak troszeczkę byliśmy sceptycznie do tego nastawieni. Ale jednak wyszło wszystko bardzo dobrze. Sami zakupiliśmy fokusa w następnym roku. I tutaj wracając do tematu tego wyglądu pola. No, może nie wygląda to zbyt estetycznie. Może nie wygląda to tak, jak ktoś zaora, doprawi, zrobi tak zwany stół. Ale ta słoma po pierwsze zatrzymuje też śnieg. Bardzo fajnie, jeżeli takie pole mamy zasiane, właśnie przychodzi, tak jak w tamtym przypadku, bardzo duża ulewa, spada 40 parę milimetrów deszczu na metr kwadratowy, bardzo fajnie ta woda wsiąka, ta słoma sobie sterczy, roślina jest osłonięta, bardzo fajnie też wilgoć zatrzymuje, bo tu trochę cienia, trochę słomy właśnie. I co ważne w naszym rejonie, co jest naprawdę bardzo, bardzo ważnym aspektem siania rzepaków w ściernisko i tego, że to pole tak wygląda, jest tak zwany bałagan zostawiony, to jest to, że na takie pole, jeżeli przychodzi stado jeleni, a jest to u nas niestety bardzo duży problem, zwierzyna, to najpierw jeleń woli iść do sąsiada, Gdzie ma równo zrobiony stół i skubnie sobie ten rzepak i go wyrwie. Nic go nie kuje. Ma bardzo łatwy dostęp do tego rzepaku. To jest troszeczkę, się śmieję, porównym to do człowieka. Człowiek nie lubi się męczyć, po co ma tam zabiegać o to jedzenie, jak tu może mieć pole obok, łatwy dostęp do jedzenia. I tak samo jest ze zwierzyną. Ona nie lubi w tej słomie, w tych tak zwanych rowkach szukać tego rzepaku. Przeszkadza im to, ta słoma ich kuje i naturalną rzeczą jest, że one idą najpierw do kogoś, gdzie jest zasiany na stół tak zwany, gdzie mają łatwy dostęp. I to jest też ważny, myślę, aspekt, jeśli chodzi o fokusa.
I z początku na to nie zwracaliśmy uwagi, ale właśnie zauważyliśmy, że tak pozostawiony siew, tak pozostawione pole i tak zasiany rzepak to również odstrasza trochę jelenie. Także mamy tutaj kilka plusów siania w ściernisko za pomocą siewnika Horse Focus. No i tak jak wspominałem, ten rozstaw 30 cm jest też dobry dla rzepaku i sądzę, że to jest dobry kierunek, jeśli chodzi o rzepak. I tutaj też chciałem pokazać Państwu rzepak zasiany z grochem. Tu jest właśnie, jak widać, rośliny rzepaku i obok jest groch. Groch jest rozsiewany rozsiewaczem wcześniej przed sianiem. Jeszcze niestety nie, kiedy kupowaliśmy siewnik, to nie było tego zbiornika mini drill do siania rzepaku. Dlatego musimy tak sobie radzić i co to ma na celu sianie tego grochu. Po pierwsze, jak wiadomo, groch wiąże azot z powietrza. Zawsze to trochę tego azotu zostawi. Po drugie, jeżeli on urośnie, później w czasie zimy umiera, zostawia też trochę biomasy i też jest też trochę jeleni nie lubią do niego iść, bo też je to kuje. Tak jak mówiłem, tak jak w przypadku słomy, tak samo groch też, jeżeli on zmarznie, umrze, to też trochę kuje te jelenie. I trzeci aspekt to jest właśnie groch bardzo przyciąga szkodniki. Najpierw lecą do grochu, bo jest słodki i wtedy, jeżeli jest nalot szkodników, to jest kilka dni na to, żeby przygotować się na oprysk. Widzimy, aha, na grochu się pojawia, no to zaraz wiadomo, że z grochu przeskoczy na rzepak. I tak właśnie praktykujemy siew rzepaku z roślinami towarzyszącymi, takimi jak groch. Tutaj chciałem właśnie Państwu pokazać roślinę rzepaku rosnącą na glebie z 20-centymetrową warstwą ziemi. Pod spodem jest skała, łupek i widać, że mimo to Horse Focus rozpruł tą ziemię. Siła wyzwolenia na ząb jest bardzo duża i udało się podać głębiej ten fosfor. Wcześniej właśnie mieliśmy problem, bo żaden gruber nie był w stanie tak głęboko tej ziemi spulchnić, żeby ten rzepak miał luźniejszą ziemię. Widzimy tutaj korzeń rzepaku na tym samym polu. Wcześniej, gdy nie mieliśmy fokusa, to nie przypominam sobie, żeby udało nam się taki system korzeniowy zbudować na tym polu. Widać rzepak bardzo ładnie rozrósł się, bardzo gruba szyjka korzeniowa, dużo rozgałęzień, także bardzo dobrze rzepak rokuje, jeśli chodzi o sytuację na ten moment. Tutaj siewy jęczmienia jarego na ciężkiej czerwonej glinie oraz wschody tego jęczmienia. Ciężka czerwona glina, tak może zdjęcie tego nie oddaje, ale to jest bardzo, bardzo ciężka ziemia w uprawie. Jeżeli zrobi się to na mokro, to bardzo, bardzo dużo brył, później są bardzo ciężkie wschody. Dlatego akurat na tej ziemi, na szczęście nie mamy jej dużo, staramy się, musimy przed siewnikiem albo talerzówką przejechać, albo płytko gruberem, żeby ta ziemia troszeczkę, że tak powiem, zruszyć ją i wtedy dopiero siew fokusem. I z reguły na tej ziemi lepiej jest, jak za siewnikiem się kurzy. To takie stare tutaj porzekadło, że za siewnikiem powinno się kurzyć. I to raczej pokazuje, że się sprawdza. Lepiej, jeżeli siejemy w suche, a później deszcz przyjdzie, to jest zdecydowanie lepiej niż siać i męczyć na mokro. I mimo, że mieliśmy problemy zawsze z doprawieniem tego pola, to teraz Horsz i ta redlica siewna naprawdę bardzo, bardzo fajnie odkłada ziarenka i naprawdę są super wschody i rzadko się zdarza, żeby coś trzeba było poprawiać, naprawdę jeszcze chyba nam się nie zdarzyło. Akurat na tej ciężkiej czerwonej glinie to staramy się też przejechać wałem po siewie. To jest jedyny taki zabieg, który czasami trzeba wykonać po fokusie, ale to też staramy się go jak najrzadziej wykonywać. I tutaj właśnie jęczmień jary w fazie początku strzelania w źdźbło, to też właśnie
bardzo ładnie widać, jak ten system korzeniowy jest rozbudowany, jak ten jęczmień sobie daje radę, jak on dąży do tego właśnie fosforu. A tu kolejne zdjęcie, to struktura korzeni oraz życie biologiczne po 5 latach użytkowania Horsa Focusa. I naprawdę widać, że to życie biologiczne jest na wysokim poziomie. Widać dżownice, czyli, że tak powiem, naszych przyjaciół, bo dżownice są bardzo pożyteczne. Widać też rozkładające się resztki pożniwne, które tworzą próchnicę. Jak wiadomo, próchnica jest bardzo ważna. I przez 5 lat użytkowania tego siewnika bardzo udało nam się jej poziom w glebie, żeby wzrósł. No ale mimo to jeszcze nie wspomniałem, że od 25 lat nie używamy pługa, tylko staramy się ubrać bezorkowo, co też myślę, że jest bardzo, bardzo ważnym aspektem, jeśli chodzi o nasze gospodarstwo. No i tutaj mamy dwa zdjęcia. Kwitnący rzepak to jest ten sam rzepak, który był na poprzednich slajdach. Widać, że bardzo intensywnie kwitnie, bardzo ładne rośliny, zdrowe. Głęboki korzeń, nawóz podany, odpowiednia agrotechnika i naprawdę mamy bardzo ładny rzepak. A tutaj mamy pszenicę zimą na najbardziej stromym naszym polu. Podjazd naprawdę dla ciągnika to jest bardzo duże wyzwanie. Jak się jedzie, to naprawdę, kurczę, widać niebo. Także ma traktor co ciągnąć. I co też ważne, tutaj akurat warto dodać, że pole o bardzo dużym wzniesieniu, bardzo duży stok, pszenica zasiana w ściernisko po rzepaku, to ściernisko wcześniej zostało przejechane talerzówką tylko raz zaraz po żniwach i tak zostało i wtosialiśmy rzep pszenicę o zimą, duża ilość resztek pożniwnych, co sprawiło, że mimo nadmiernych opadów, które wystąpiły w październiku, nawet zdarzyła się ulewa, gdzie spadło 90 litrów przez noc, mieliśmy małą powódź, to nie znajdujemy na polu żadnych rowków, żadnych oznak erozji wodnej, czy tak samo jeśli chodzi o wcześniejsze przykłady, czy rzepaków ściernisko, czy siewu jęczmienia, to nie, na tych polach, jeżeli są te resztki pożniwne i to pole nie jest zagłaskane na stół, tak zwane studnie, jest trochę zestawiony taki bałagan, to nie ma tej erozji wiecznej, a u nas właśnie bardzo dużo wiatru występuje i ta erozja jest widoczna na polach, gdzie jest zrobiony tak zwany pył. A tu w przypadku siewnika Horse Focus to nie występuje ta erozja, z czego to też jest niewątpliwie bardzo dużym plusem tego siewnika. Także dziękuję bardzo Państwu za uwagę, pozdrawiam wszystkich i do widzenia. Jak Państwo widzicie, bałagan na polu może być kluczem do sukcesu. Nie tylko w uprawie, ale też do utrzymania stabilnych, a nawet rosnących plonów. Zaprosiliśmy do nas nie bezpośrednio Igora, ale mamy połączenie i chcielibyśmy chwilkę porozmawiać na temat tego, co Państwo oczekujecie odnośnie wiedzy. Dzień dobry, Panie Igorze, miło zobaczyć. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Po Pana prezentacji zrodziło się od razu mnóstwo pytań. Oczywiście na dzień dobry, z jaką redlicą pracuje Focus i z jakim ciągnikiem pracujecie? Czy ciągnik sobie w tych trudnych warunkach radzi? Jak to wygląda z potrzebną siłą uciągu do takiego agregatu? Czy jeśli chodzi o traktor, jaki współpracuje u nas z Focusem, to jest to traktor o mocy 340 koni mechanicznych. I jeśli mam być szczery, to w pierwszym roku użytkowania wydawało się, że no, przydałoby się parę koni więcej, ale wiązało to się właśnie z tym, że lata przed Focusem nie byliśmy w stanie niczym głęboko spulchnić tej ziemi i gdy od razu zaczęliśmy pracować na 30 centymetrach, pojawiły się bardzo duże opory. Teraz mogę powiedzieć, że po 5 latach użytkowania ziemia bardzo fajnie się rozluźniła. Staramy się pracować cały czas w tych samych przejazdach dzięki nawigacji. I teraz myślę, że przy optymalnych warunkach myślę, że ten traktor byłby w stanie pracować również z 6-metrowym siewnikiem już na tą chwilę.
Czy zatem można powiedzieć tak, że w miarę użytkowania w latach Focusa zauważacie wyraźną poprawę struktury i tak też, jak pan wspomniał, zwiększenie ilości próchnicy w glebie? Tak, zdecydowanie. To myślę, że w ciągu tych 5 lat bardzo, bardzo dużo wzrósł poziom próchnicy w naszej glebie. Także myślę, że to jest niepodważalne, jeśli chodzi o Focusa. Właśnie to budowanie tej struktury i próchnicy w glebie. I od razu pytanie od internauty, czy rzeczywiście ten siew bezpośredni Focusem, ponieważ nasz pierwszy prelegent Michael Brown powiedział, że Focus powinien mimo wszystko czasami mieć przygotowanie gleby. U was, jak widzieliśmy, siejecie bezpośrednio. Rzeczywiście tak dobrze te efekty siewu da się zauważyć i reaguje dobrze ziarno wysiane na taki jeden przejazd zaraz po kombajnie? Głównie jeśli chodzi o siew bezpośrednio ściernisko, to rzepak praktycznie już czwarty rok siejemy właśnie bez przygotowania wcześniejszego pola. W pierwszym roku wiadomo, przygotowaliśmy talerzówką, ale zostawiliśmy też kawałek pola nieuprawiony i chcieliśmy zobaczyć, jakie będą różnice we wschodach, w dalszych fazach rozwoju tego rzepaku. I nie zauważyliśmy żadnych różnic, jeśli chodzi o wzrost roślin. Naprawdę rzepak radził sobie bardzo, bardzo dobrze w tym ściernisku. Jeśli chodzi o uprawę w ściernisku w naszym gospodarstwie, ważnym aspektem jest zwierzyna leśna, która w okresie zimowym właśnie nachodzi na nasze pola i zjada nam rzepak. I zauważyliśmy właśnie, że jeżeli mamy pozostawioną słomę, ściernisko wystaje, to jeleń w pierwszej kolejności pójdzie na pole, gdzie ma tak zwany zrobiony stół, bo on nie chce się męczyć, a na naszym polu on z tego tak zwanego rowka musi wygrzewać tą roślinę, ta słoma kuje go, także to jest też taki aspekt, którego nie braliśmy pod uwagę, a w czasie użytkowania Focusa wyszedł właśnie w praniu, że tak zwany. Czyli wbrew pozorom jednak ten bałagan na polu ma pozytywny skutek. Tak, jak najbardziej. Oprócz tego właśnie tej zwierzyny leśnej, taki bałagan na polu bardzo fajnie przyjmuje wodę. Jest tam w prezentacji było właśnie pokazane pole rzepaku, gdzie po lewej stronie był rzepak zasiany orkowo, pole zrobione na stół, a po prawej stronie był nasz rzepak zasiany bezpośrednio w ściernisko. I w tej samej nocy przyszła ulewa 45 mm na metr kwadratowy i u nas wschody były po 3 dniach, a pole po orce, że tak powiem, zaklepało i rzepak się męczył. Tutaj nasi internauci usilnie domagają się odpowiedzi, z jaką rydlicą pracujecie w Focusie? Z podstawową LD. Czyli to jest ta rydlica nie ULD z długim dziobem, tylko ta krótsza rydlica. I na ile właśnie przy tych pozostawionych resztkach pożniwnych, czy pojawia się problem rzeczywiście, że gdzieś na tych zębach zbierają się resztki i jest jakieś niebezpieczeństwo, czy już powiedzmy to, że w miarę użytkowania ta struktura się poprawiła, wyeliminowało to niebezpieczeństwo? Znaczy myślę, że należy zacząć od tego, że pierwszym etapem, jeśli chodzi o przygotowanie siewu, jest kombajn. Należy dobrze pociąć i rozrzucić słomę, aby ona była w jak najmniejszym stopniu zalegała na polu i wtedy, jeśli wykonujemy siew siewnikiem Focus, no raczej rzadko kiedy zdarza się, żeby coś się zapchało, a nasionko leży w czystym łożu siewnym, także z efektów jesteśmy zadowoleni. To myślę, że słoma nie jest jakimś tam problemem. Mimo że od 20 paru lat słomy nie zbieramy, jest ona cały czas siekana, rozprowadzana po polu, ale staramy się właśnie, żeby kombajn miał porządną sieczkarnię, porządny rozrzutnik plew i żeby ta słoma była równomiernie rozrzucona właśnie po całej powierzchni pola. W pana prezentacji padło zdanie, że na 20-centymetrowej warstwie, pod którą znajduje się czysty łupek, Focus zrobił dobrą strukturę. Czy zauważacie, potraficie na przykład, nie wiem, procentowo na przykład określić, o ile wzrosła zawartość próchnicy w glebie w ciągu kilku lat stosowania Focusa? Ja myślę, że około
To jest, myślę, że około procenta wzrosło. Na tą chwilę Czyli na bardzo tej, wyraźny wzrost. Bardzo wyraźny wzrost na tej właśnie glebie, na tym łupku. Tam przypomnę, jest 20 centymetrów ziemi, a reszta to jest łupek. W czasie pracy fokusem naprawdę nieprzyjemnie się słucha tego, jak fokus ten łupek tam rozdziera. Niemniej zęby wytrzymują. Tak, bez najmniejszego problemu jeszcze nie zdarzyło się, żeby któryś ząb nie wytrzymał. A ja mam takie pytanie, czy do siewu takiego całkowicie bezpośredniego doszliście własnym, że tak powiem, poszukiwaniem rozwiązań? Czy mieliście skądś informację, czerpaliście wiedzę, w jaki sposób podejść do tematu? Znaczy myślę, że jeśli chodzi o siew bezpośredni, to metodą prób i błędów, bo też nie można powiedzieć, że każdy rok o uprawę jest taki sam. Są różne lata i są różne pola i właśnie trzeba podejść do tej uprawy metodami prób i błędów. Próbowaliśmy, pół pola zostawialiśmy uprawione, pół nie, pół sialiśmy w ściernisko. Jeśli chodzi o pszenicę, to próby były, wykonywaliśmy 1-3 talerzówką po żniwach i to było na tyle. Dwa przejazdy na drugim kawałku pola, dwa przejazdy talerzówką zaraz za kombajnem i zaraz przed samym siewem. I doszliśmy właśnie takimi metodami prób i błędów do dzisiejszego. A jest też pytanie od internautów o tak zwane chwasty odporne. Czy to, o czym się mówi, że niestety uprawa bezorkowa napotyka w pewnym momencie problem ze względu na chwasty odporne i powraca konieczność orki. Czy u was zauważacie coś takiego? Ponieważ gospodarujecie praktycznie w 100% bezorkowo i jest to podstawa sposobu uprawy. Znaczy, jeśli chodzi o chwasty odporne, to nie zauważyliśmy takiego problemu. Myślę, że dostępne środki herbicydowe radzą sobie u nas na naszych polach doskonale z tymi chwastami. Nie zauważyliśmy też właśnie, tak krążą takie opinie, że po uprawie bezorkowej zwiększa się ilość stosowanych środków, zwiększa się presja chwastów. U nas nie jest to zauważalne. Widzimy po polach sąsiadów, nawet którzy orają, i mam wrażenie, że u nich nawet jest trochę więcej chwastów niż u nas. To tak z takich moich obserwacji wynika, jeśli chodzi o nasze tutaj okolice. A patrząc pod kątem samej użytkowości fokusa, trwałości, ile tak naprawdę wytrzymują redlice u was? Najlepszym przykładem jest pierwszy rok użytkowania, kiedy zakupiliśmy fokusa w 2015 roku i bardzo duża susza. I praktycznie myślę, że pierwsze elementy robocze wytrzymały około 1100 hektarów. Czyli bardzo dużo. Czy w miarę poprawy struktury gleby da się też zauważyć w jakiś sposób mniejsze zużycie elementów ścieralnych? Oczywiście, że tak. My właśnie, tak jak wspominałem, staramy się jeździć co roku w tych samych śladach dzięki nawigacji. Także gleba jest coraz bardziej rozluźniona, maszyna stawia coraz mniejsze opory. Co za tym idzie, mniejsze zużycie elementów roboczych za tym idzie. A takie pytanie bardziej, powiedzmy, pod kątem gospodarowania. Ponieważ bazujecie teraz na fokusie, czy to jest jedyna maszyna do uprawy i do siewu? Znaczy, jeśli chodzi o fokus, no, mamy też talerzówkę, którą wykorzystujemy, ale ona jest tak sporadycznie wykorzystywana w naszym gospodarstwie. I właśnie w tej chwili zastanawiamy się, czy nie zamienić tej talerzówki na agregat Horse Cruiser. Byłby bardziej, myślę, uniwersalny, jeśli chodzi o przygotowanie gleby w naszym gospodarstwie. Czyli tak naprawdę nie macie obawy, że postawienie na jedną maszynę dużą w gospodarstwie uprawowo-siewną spowoduje to, że gdzieś będzie obawa, że możecie nie zdążyć, bądź, że tak powiem, nie wykonacie terminowo pracy? Nie, myślę, że to jest właśnie bardzo duża zaleta, jeśli chodzi o fokusa. Jeden człowiek w jednym przejeździe wykonuje, że tak powiem, trzy różne zadania. Jest głęboka uprawa, nawożenie i siew. To proszę sobie wyobrazić, ile teraz
Jeżeli ktoś wykonuje pod taką orkę, no to musi zaorać, doprawić, zasiać, rozsiać nawóz, to jest nierzadko cztery różne traktory, czterech pracowników, a my tutaj w jednym przejeździe, że tak powiem, załatwiamy temat nawożenia uprawy i siewu. Mhm. Czy jakieś inne rośliny oprócz tych głównych plonów w postaci zbóż i rzepaku wysiewacie również pokusem? Oczywiście oprócz siewek, tak jak pan mówił, tak, groch. Teraz wcześniej sialiśmy trochę bobiku, a od 2020 roku troszeczkę mocniej, że tak powiem, weszliśmy w soję i też jest soja siana właśnie fokusem. Mhm. I to jest ta większa rozstawa 30 cm? Nie, co 15 sialiśmy. Co 15. I to jako główną roślinę plonową, czy jako międzyplon, powiedzmy, na zieloną masę? Nie, nie, to jest to jako główna mhm. właśnie roślina płodozmiany. O, proszę. Jest też pytanie od internautów, ponieważ ostatnie lata problemem są również gryzonie. Jak to wygląda w przypadku szczególnie większej rozstawy 30 cm w agregacie Focus? Czy da się zauważyć większą presję tych szkodników? Czy, że tak powiem, jest to pod kontrolą? Znaczy staramy się kontrolować. Skłamałbym, myślę, bym powiedział, że nie ma gryzoni, ale nie ma ich jeszcze na tyle, żebyśmy nie byli sobie w stanie z nimi poradzić, ale staramy się też z nimi lepiej, uważamy, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego zakupiliśmy też mulcher do gospodarstwa i każde pole przed siewem staramy się na około 3 do 4 metrów przejechać mulcherem, aby zniszczyć zakrzaczenie, trawy i tak dalej, bo tam też znajdują się gniazda mysz i właśnie to też ma za zadanie odsłonić drapieżnikom naturalnym właśnie te miejsca, gdzie gryzonie występują. Również staramy się na polach poustawiać tyczki takie dla drapieżników, no i pozostawiać też takie miejsca ich naturalnego, że tak powiem, siedlisk, żeby właśnie one obserwowały te pola i w razie czego wyłapywały gryzonie. Czyli efekt ekologizacji, a jednocześnie ochrony przed erozją zarówno wieczną, jak i wodną. Macie, że tak powiem, pod kontrolą ogarnięty, nazwijmy to. Czy to był taki efekt, którego się spodziewaliście, oczekiwaliście, szliście w tą stronę? Czy to wyrosło tak jakby przy okazji użytkowania agregatu Focus i po prostu zauważyliście takie efekty? Znaczy myślę, że Focusa zakupiliśmy głównie z powodu problemów z głębokim umieszczeniem fosforu. W 2014 roku właśnie został wykonany pokaz siewnikiem na obszarze 10 hektarów i bardzo byliśmy zadowoleni z tego rzepaku, jaki zebraliśmy. I w 2015 już na siewy rzepaku zamówiliśmy Focusa, a myślę, że to, o czym pan wspominał, no to tak niejako to był efekt uboczny, ale pozytywny. I staramy się to teraz właśnie kontrolować i wspomagać te efekty. A odnośnie stosowania nawozu. Wiadomo, pod rzepak fosfor jest mało ruchliwym nawozem. Trzeba go położyć głęboko w formie depozytowanej. Czy na przykład próbowaliście różne nawozy? Jak wygląda to pod kątem wpływu na wschody, na rośliny i czy na przykład właśnie jęczmień dobrze reaguje na to, że ząb, który podaje nawóz, idzie między rzędami i ten nawóz tam leży? Znaczy, jeśli chodzi o nawożenie, to pokusem tylko i wyłącznie stosujemy nawożenie fosforowe, właśnie żeby głęboko umieścić ten fosfor. Tak jak pan wspomina, fosfor ciężko się przemieszcza. W rzepaku dajemy cały fosfor w spód, tak żeby właśnie ten korzeń do tego rzepaku dążył, co jest bardzo widoczne i robiliśmy różne odkrywki, wykopy i widać po prostu, jak ten rzepak do tego fosforu dąży. Jeśli chodzi o zboża, to raczej też staramy się dawać na spód nawóz i też jest to głównie nawóz fosforowy, tylko w przypadku jęczmienia dajemy wieloskładnikowy nawóz NPK i widać, nawet jeśli ten rozstaw jest co 15 cm w zbożach, to i tak bardzo dobrze na odkrywkach widać, jak roślina do tego nawozu dąży. Z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że w tym roku właśnie przy jęczmieniu jarym
wahaliśmy się, jak umieszczać nawóz właśnie fokusem, czy dawać 50 na 50, część na wierzchu, część na spód. Zapadła decyzja, że dajemy na spód i może się okazać, że to będzie klucz do sukcesu, ponieważ w marcu i kwietniu mieliśmy bardzo duże sumy opadów, a teraz stoimy już przed obliczem suszy i widać, że ten jęczmień dalej jednak korzysta z tego fosforu. Puścił głębiej ten korzeń, wiadomo, im głębiej, tym więcej wilgoci, także myślę, że wyjdzie to na plus. Czyli odnośnie problemów z narastających warunków suszowych, fokus daje rzeczywiste efekty. A ja mam takie pytanie, czy, bo pokazał pan wzrost plonów, czy generalnie jest to zauważany regularny wzrost, czy stabilność plonów jest wystarczająca, tak jak wy tego oczekujecie, czy powiedzmy w porównaniu do innych technologii widzicie, czy wzrost, czy też nie? Znaczy, jeśli chodzi o wzrost, to co ciekawe, zaobserwowaliśmy przez dwa lata obserwowaliśmy, jeśli chodzi o mokre lata, to naprawdę byliśmy w bardzo ciężkim szoku, jeśli okazało się, że po tradycyjnej uprawie pszenica plonowała na poziomie 7,5 tony, a po fokusie zbieraliśmy 9 ton, także to jest bardzo duża różnica i to w mokrych latach, co też nas troszeczkę, że tak powiem, zdziwiło, ale może to wynikać z lepszego napowietrzenia gleby i stosunków wodno-powietrznych w glebie dzięki użytkowaniu fokusa. Jeśli zaś chodzi o suche lata, no to już na starcie jesteśmy, że tak powiem, wygrani, no bo z fokusem staramy się jak najwięcej tej wody zaoszczędzić i mimo suszy te plony są stabilne. Poniżej danego poziomu nie schodzimy z plonami, co bardzo nas cieszy, że tak powiem. Miło to słyszeć i oby tak pozostało dalej. Ja mam jeszcze pytanie, ponieważ internauci też są ciekawi, ale to wynika z samej technologii podawania nawozu pod rzepak szczególnie. Czyli wy nie zauważacie negatywnego wpływu niepodawania części nawozu w górną warstwę. W 100%, jeżeli podacie nawóz fosforowy pod korzeń, to rzepak daje oczekiwany plon i rozwija się prawidłowo, tak jakbyście tego chcieli. Znaczy, z naszych doświadczeń, nawet ten rok to pokazuje, w czasie siewu rzepaku było bardzo, bardzo wilgotno było, co już nie zdarzało się od kilku lat. Mimo to zdecydowaliśmy się na podanie nawozu na 30 cm, jak najgłębiej. I tu mogę powiedzieć, że u jednego z klientów, któremu świadczyliśmy usługi, on zdecydował się, żeby dać pół na pół. Jesień okazała się wilgotna, rzepak, że tak powiem, rozleniwił się troszeczkę, bo stwierdził, że ma dostarczone składniki płytko i nie poszedł tak jak byśmy oczekiwali za tym nawozem. A my się zdecydowaliśmy właśnie dać na spód, rzepak poszedł głęboko w dół korzeniem. I teraz właśnie, jeśli mamy suszę, no to rzepak daje sobie radę, no bo jeszcze te pokłady wilgoci gdzieś tam w tych głębszych warstwach ziemi są. Jakby to powiedzieć, fokus okazał się narzędziem trafionym. Czy gdybyśmy mieli wrócić do początku waszych czasów zastanawiania się nad fokusem, drugi raz byłby wybrany fokus jako narzędzie? Myślę, że tak. Myślę, że w naszym przypadku trzeba powoli rozglądać się za 6-metrową maszyną, także myślę, że na 99% będzie to również fokus. Z tym, że chcielibyśmy właśnie, żeby miał mini drilla zamontowanego właśnie, żeby zwiększyć troszeczkę wydajność powierzchniową. Wydajność powierzchniową, a być może dojść do jakimiś próbami do dostosowania właśnie dwóch różnych nawozów przy rzepaku. Mam też pytanie, ponieważ wy pracujecie na ciężkich glebach. Czy wyrównanie powierzchni za zębami jest ważne? Czy talerze, które wyrównują, spełniają tę funkcję, tworzą, bo tak jest też zadanie, czasami redlinki. Jak to wygląda w takim codziennym, że tak powiem, siewie? Jeśli chodzi o rzepak, to talerze wyrównujące doszliśmy do wniosku, że lepiej u nas się sprawdzają, jak są podniesione. I nie używamy ich w czasie siewu.
Zaś przy siebie zbóż staram się właśnie jak najbardziej je opuścić, żeby jak najbardziej wyrównały powierzchnię. Z tym, że część gleb mamy tak zwana czerwona glina, ona jest bardzo ciężka w uprawie i nie zawsze udaje się idealnie to zasypać, ale ja myślę, że te nierówności na polu, one nie sprawiają żadnych problemów i nie są przeszkodą. Myślę, że one nawet w jakimś stopniu pomagają, bo jak pole jest trochę nierówne, to zimą troszeczkę więcej śniegu zostaje w tych nierównościach, co przekłada się na wilgoć. Czyli kolejny element, który zapobiega suszy, która częściej niestety trapi rolników. No, jak najbardziej. Jeśli chodzi o rzepak i te tak zwane, jak my to mówimy, rowki, no to naprawdę bardzo dobrze widać, jak śnieg jest zwiewany z pól, a w tych rowkach mimo to mamy warstwę, czyli mamy, po pierwsze mamy ochronę przed wiatrem, przed mrozem, a po drugie no to zostaje nam wilgoć w glebie, tam gdzie chcemy, czyli tam gdzie jest roślina, tam zostaje wilgoć. Ja chciałbym jeszcze tak troszkę uszczegółowić, bo bobik i soja są w rozstawie 15 cm wysiewane. Nie chcieliście bardziej pasowego siewu roślin? Znaczy u nas wynika to z tego, że nie mamy, że tak powiem, soja bardzo nisko zawiązuje strączki. Jeżeli byśmy zasiali co 30 cm, musielibyśmy jakoś zlikwidować właśnie dołki. Nie chcielibyśmy, ciężko by było dolny strączek zebrać. Dlatego, wiadomo, jest trudne. Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby założenie za wałem oponowym włóki, która by wyrównała pod takie uprawy jak właśnie soja czy bobik powierzchnię. Jednak właśnie soja, co prawda z soją nie mamy dużego doświadczenia, bo drugi rok w naszym gospodarstwie będzie, ale nawet jeśli wybieramy odmiany wysoko zawiązujące pierwszy strąg, to on i tak jest na tyle nisko, że zwykłym headerem jest ciężko go zebrać. Także dlatego zdecydowaliśmy się na 15 cm i po soi jeszcze wałowanie właśnie, żeby wyrównać powierzchnię gleby. To może to już będzie ostatnie pytanie, ponieważ już dochodzimy powoli do końca czasu naszego połączenia. Ja zapytam od strony obsługowej, czy Focusa się łatwo obsługuje pod kątem zasypywania miejsc, o które trzeba zadbać, na przykład wykręcania próby kręconej. Jak to wygląda? Ponieważ duża maszyna często jest kojarzona ze skomplikowaniem. Jak to wygląda w Focusie? Jeśli chodzi o Focusa, to moim zdaniem jest on prosty bardzo w użytkowaniu. Ja wcześniej w naszym gospodarstwie nie zajmowałem się siewami przed Focusem, zajmował się tym tato. Dealer przywiózł nam w sierpniu siewnik, posadzili mnie na traktor, na Focusa i tak nauczyłem się, że tak powiem, siać. Jeśli chodzi o próbę kręconą, no to mamy dobry dostęp do wylotów. Jest ona bardzo prosta, dokładna. Codzienne użytkowanie Focusa też nie sprawia jakichś trudności. Mamy mało elementów do smarowania, mało kalamitek, co jest myślę ważnym, bo nie każdy myślę, że przykłada się rzetelnie do tej codziennej obsługi, także im mniej takiej codziennej obsługi, tym lepiej dla siewnika, bo nie zawsze może być ona właśnie rzetelnie wykonana. To już na sam koniec, bo pewnie wielu rolników chciałoby się dowiedzieć, nie obawiacie się wypadnięcia na przykład środków ochrony roślin, takich jak glifosat, jeżeli w płodozmianie na przykład jest zboże po zbożu? Czy my właśnie staramy się tak robić, żeby... Znaczy, powiem tak, ten problem wypadania środków będzie dotyczył wszystkich. To nie jest tak, że tylko będzie dotyczył tych, co nie orają, albo tych, co sieją fokusem. Będzie on dotyczył wszystkich, że tak powiem. My w naszym gospodarstwie właśnie dlatego wprowadzamy rośliny strączkowe, żeby zwiększyć troszeczkę ten płodozmian. Jęczmień, jary, po jęczmieniu jarym siejemy rzepak. Po rzepaku siejemy pszenicę i między pszenicą a jęczmieniem jarym siejemy również poplony zimowe, tak właśnie, żeby przerwać to i staram się też wybierać takie poplony, które będą korzystnie wpływały na glebę,
i które będą też działały, że tak powiem, fitosanitarnie. No, no niestety no tego nie unikniemy, że środki zostaną wycofane, no ale to dotyczy każdego i każdy będzie musiał się, myślę, z tym zmierzyć. Cóż, tym akcentem myślę, że powoli możemy kończyć. Ja serdecznie dziękuję z mojej strony. Życzę równie wysokich plonów jak w zeszłym roku i stabilnych i dalszego rozwoju gospodarstwa. To też jest ważne, ponieważ mam wrażenie, że reprezentujecie bardzo świadomą część rolników, którzy dążą do tego, żeby przygotować się do zmiennych warunków klimatycznych i chyba macie do tego narzędzie. Jasne, jak najbardziej. Fokus myślę, że jest idealnym narzędziem dla dostosowuje się do zmian klimatycznych, także jesteśmy spokojni o to, także nie martwimy się. Ślicznie dziękuję i życzę, żeby cały czas ten bałagan był pomocny wam w gospodarowaniu na polu. Dziękuję bardzo również. Dziękuję, pozdrawiam. Do widzenia.